Dzień dobry Państwu, wieczór w telewizji w Polsce. Cały dzień właściwie minął nam na czekaniu na decyzje związane z dwoma wydarzeniami. Pierwsze to rozpatrzenie zażalenia obrońców księdza Olszewskiego i dwóch pań urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie aresztu tymczasowego, a drugie decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zatwierdzenia bądź odrzucenia sprawozdań komitetów wyborczych. Powiedziałam komitetów wyborczych, ale oczywiście chodziło głównie o Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, bo na ten komitet odbywało się od kilku tygodni polowanie w sprawie subwencji, która przysługuje komitetom wyborczym w razie dostania się do Sejmu. Ale w kwestii pierwszej mamy decyzję sądu na posiedzeniu sądu apelacyjnego. Pani sędzia skróciła areszt wydobywczy dwóm urzędniczkom i księdzu Olszewskiemu do 31 sierpnia tego roku. I jeden z obrońców księdza Olszewskiego, pan mecenas Adam Gomoła, powiedział po zakończeniu tego posiedzenia, co następuje. Cieszymy się, nie wnikając w szczegóły, również z faktu, że sąd apelacyjny zgodnie z wnioskami wszystkich obrońców zakwestionował kwalifikację prawną czynów zarzuconych podejrzanym, w szczególności jeden z nich elementów w postaci jednego z przestępstw. Jest to dla nas bardzo istotna wskazówka, bardzo istotna okoliczność, dlatego że ona całkowicie zmienia optykę tego postępowania i całkowicie zmienia patrzenie na tę sprawę w kontekście planów i zarzutów, które stawiała dotychczas prokuratora krajowa. Oczywiście będziemy to postanowienie analizować na tyle. Na tą chwilę w każdym bądź razie no jesteśmy o tyle usatysfakcjonowani, że ten okres jest skrócony, a zatem mamy nadzieję, że cała trójka podejrzanych no już niedługo będzie cieszyła się wolnością. Oczywiście, proszę Państwa, posiedzenie było zamknięte dla mediów, ale także obrońcy tych trzech osób za bardzo nie mogli mówić, co się działo w trakcie tego posiedzenia, ale mecenas Skwarzyński, obrońca księdza Olszewskiego, dał do zrozumienia, że no, prokuratura się nie popisała, że plan śledztwa, który miano przedstawić, żeby uzasadnić konieczność trzymania tych wszystkich trzech osób w areszcie tymczasowym, no nie bardzo się sądowi chyba spodobał, jeżeli podjął taką decyzję. A w naszym studiu gość dr Michał Sopiński, prawnik, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Wszyscy politycy się wypowiadają na tematy związane z prawem, to ja bym chciała zapytać prawnika, jak pan ocenia to, co się dzieje wokół, właściwie nie wokół Funduszu Sprawiedliwości, o tym może za chwilę, ale wokół tych trzech osób i instytucji aresztu śledczego powszechnie nazywanego wydobywczym. Myślę, że tutaj sąd apelacyjny dał dobrą lekcję w zakresie tego, co próbuje się uczynić z instytucji tymczasowego aresztowania. Mianowicie wydaje się, że w sprawie tych dwóch urzędniczek i księdza Olszewskiego próbowano zastąpić przyszłą i niepewną ewentualną karę aresztem wydobywczym, który miał zadowolić, wydaje się, że najbardziej taki rozemocjonowany elektorat rządu 13 grudnia. To jest działanie naganne z punktu widzenia prawnego i skrócenie tego aresztu, tymczasowego aresztu do 31 sierpnia jest według mnie wprost realizacją kodeksu postępowania karnego. Przypomnijmy wszystkim, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego areszt tymczasowy powinien trwać co do zasady maksymalnie 3 miesiące i wyłącznie w naprawdę uzasadnionych przypadkach mógłby być przedłużany do 12 miesięcy. Ja już nawet pominę to, że takim znanym przeciwnikiem instytucji aresztu wydobywczego był Adam Bodnar. Jako rzecznik praw obywatelskich wielokrotnie opowiadał się przeciwko tej instytucji, wielokrotnie wskazywał, że możliwość odpowiadania z wolnej stopy, zwłaszcza w takich sprawach, gdzie zarzucane są de facto czyny związane z przekroczeniem uprawnień, gdzie nie ma tego elementu naprawdę kryminalnego, to wszystko wydaje się być jasne,
że cała ta sprawa jest dęta i szyta naprawdę bardzo grubymi nićmi, to jeszcze przez Krawca, który jest no na pewno nie pierwszej jakości. Panie doktorze, ale wspomniał pan pana ministra Adama Bodnara, on rzeczywiście był przeciwnikiem, jakby rzecznikiem praw obywatelskich, instytucji aresztu tymczasowego, notabene powoływał się na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i takie naciski, żeby coś zmienić w polskim prawie, ale jak już został ministrem spraw wewnętrznych, przepraszam, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, to jakieś 2 czy 3 miesiące temu na jakimś spędzie mówił o tym, że jego zdaniem, no właściwie to tak maksimum 2 lata te areszty wydobywcze powinny trwać tymczasowe, nie dłużej. No to jest ciekawa perspektywa. Wydaje się, że możemy mieć do czynienia z dwoma Adamami Bodnarami. To jest taki dr Jekyll i Mr. Hyde obecnie. I niestety to dotyczy wielu poglądów pana ministra. Kajdanki zespolone na kajdanki to. Kajdanki zespolone, prawda? Autonomia uczelni, areszty wydobywcze, kwestia nieorzekania czy nieprzesądzania o winie przed faktycznym orzeczeniem sądu prawomocnym. Wreszcie kolejna kwestia, czyli przecieki, tak zwane przecieki kontrolowane ze śledztw do mediów. To wszystko były rzeczy, z którymi walczył Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich. I niestety to są wszystko rzeczy, które dziś zarzuca się jemu i kierowanemu przez niego ministerstwu oraz prokuraturze w bardzo krótkim okresie urzędowania. Zobaczmy, że ta lista zarzutów, przewin, nieprawidłowości, problemów, jakie różne środowiska naprawdę kierują wobec osoby pana ministra, jest bardzo długa. A de facto mówimy wyłącznie o 7 miesiącach realnego sprawowania władzy. A prokuratorzy pana Bodnara mówią na przykład na komisji sejmowej w momencie, kiedy jest dyskusja na temat uchylenia immunitetu, że pan, tu było chyba w przypadku pana, nie wiem, czy Romanowskiego, czy Wosia, w każdym razie w jednym z tych dwóch przypadków, że będzie miał okazję udowodnić przed sądem, że jest niewinny. No jakieś odwrócenie zupełnie pojęć. To prokuratura ma przed sądem udowodnić, że ktoś jest winny, a nie osoba oskarżona. Oczywiście, że tak. I niestety bardzo też naganne jest to, że obecnie wielu uczestników wymiaru sprawiedliwości, zarówno adwokatów, prokuratorów, sędziów, mylnie rozumie swoją rolę i staje się takimi aktorami w tym spektaklu postpolitycznym, gdzie są oskarżeni, gdzie wrogów politycznych zamyka się do więzień i zamiast faktycznie realizować swoje czynności, swoją powinność, zgodnie ze ślubowaniem, jaki składa prokurator, zgodnie ze ślubowaniem, jakim składa adwokat, radca prawny czy sędzia, stają się niestety wykonawcami poleceń swoich przełożonych bądź też politycznych sprzymierzeń. I to jest szczególnie naganne i wydaje się, że działania, które miały miejsce zarówno w Sejmie, jak i poza Sejmem w zakresie zespołu śledczego numer 2, tego słynnego zespołu śledczego, one, mam nadzieję, będą w przyszłości zbadane, ponieważ nie jest to rzetelna robota prokuratury. No mamy prawdopodobnie już nowego szefa tego zespołu. Pani prokurator Kowalska udaje się w stan spoczynku. Mówi się o prokuratorze Woźniaku, zresztą sam neoprokurator Korneluk wskazuje to nazwisko jako następcę pani prokurator Kowalskiej, ale wróćmy do tego, co się wydarzyło 15 lipca, a dopiero wczoraj prokuratura krajowa wydała na ten temat komunikat. Rzecznik prasowy prokuratury krajowej takie oświadczenie zamieścił na stronach rządowych, że 15 lipca do pańskiej uczelni przyszedł prokurator razem z Agencją Bezpieczeństwa, z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w związku z tym, że pomieszczenie w pańskiej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości było użytkowane przez podejrzanego Marcina Romanowskiego, no i zawiadomiono kierownika instytucji o tym. Sama czynność została przeprowadzona przy oddziale osób reprezentujących Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Osoba ta nie zgłosiła zastrzeżeń, no i tak dalej, że zabezpieczono dokumenty oraz komputer, które zostaną poddane procesowi oględzinom. No i pan w związku z tym, co się wydarzyło w tej uczelni, a przede wszystkim ze złamaniem zasady eksterytorialności po raz drugi już, bo przypomnijmy, że również do gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie mieści się KRS, też bez zgody rektora weszli. No to jest prawda, to co pisze pan Nowak? Pan wyraził taką zgodę, no bo pisze, że kierownik instytucji wyraził zgodę i osoba reprezentująca Akademię Wymiaru Sprawiedliwości
była, towarzyszyła tym czynnościom. To jest fascynujące pismo, które dzisiaj z dużym zdziwieniem przeczytałem. Wydaje mi się, że powodem i genezą tego pisma jest to, że od razu po zakończonych czynnościach, jako reprezentując Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, złożyłem zażalenie do właściwego miejscowo sądu na czynność przeszukania i zatrzymania rzeczy, dlatego że ona odbyła się z rażącym pogwałceniem prawa. Przede wszystkim konstytucyjna autonomia nauki. Artykuł 70 Konstytucji, wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przywoływany, wielokrotnie przywoływany także w orzecznictwie europejskim. Wielokrotnie pisał o nim sam minister Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich, tylko że wtedy w jego pismach jako rzecznika dotyczyło to autonomii uczelni w kontekście czarnych protestów. Także w zakresie dalszych informacji mamy do czynienia tutaj z pewnymi przekłamaniami. Szanowni Państwo, pan minister Romanowski nadzorował naszą uczelnię, czyli można powiedzieć, że był naszym zwierzchnikiem. Tym samym wielokrotnie przebywał w naszej uczelni, dlatego że był jej zwierzchnikiem, nadzorował. Nie znam czynności, które można przeprowadzać bez faktycznego w nich udziału. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to sam fakt wolności badań akademickich. Logicznym jest, że na uczelni pojawiają się różne osoby, zwłaszcza jeżeli na niej pracują bądź kontrolują tych, co na nich pracują. A pan minister Romanowski w okresie sprawowania przez siebie tej funkcji wiceministra dokładnie to robił. Dalej, kwestie zatrzymanych rzeczy. Otóż to bardzo lakoniczne sformułowanie dokumenty i komputer oznacza nie mniej, nie więcej, że z jednego z pomieszczeń zabrano pod nieobecność pracownika, który zajmuje to pomieszczenie, imiennie wskazanego na tabliczce na drzwiach, kilka kartek osoby postronnej, jak już jestem w stanie powiedzieć, niezwiązanej ani z panem Romanowskim, ani z całą sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Dalej, spośród rzeczy, które wskazano, że należy zatrzymać w postanowieniu prokuratury krajowej, nie zatrzymano żadnych rzeczy. Tak naprawdę wzięto cokolwiek, co leżało ze stołu. To jest tak, jakbym ja kilka magazynów gazet wziął teraz z tego stołu, który jest przed nami, po to, żeby móc dalej w mediach wskazywać, że coś zabrano. Zabrano też komputer pracownika. Ja się pytam, po co Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Prokuraturze Krajowej nasz komputer no, ale trzeba było jakoś podłączyć. Trzeba pan, ale taki fakt medialny zrealizować. Do opinii publicznej poszło, że było w pańskiej uczelni tajne biuro ministra Romanowskiego, w którym trzymał jakieś bezcenne dokumenty świadczące o tym, że jest przestępcą. Tak to opinii publicznej zostało sprzedane i po to to wszystko było. I ponieważ zmierzamy do końca, jeszcze chwila chciałam, jak pan ocenia jako prawnik to, co się dzieje wokół Państwowej Komisji Wyborczej, te potworne naciski polityków na wydanie takiej, a nie innej decyzji? Myślę, że jest to kompromitujące dla tych wszystkich, którzy te naciski realizują, i bardzo mnie cieszy to, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, niezależnie od swojej proweniencji środowiskowej, naprawdę dosyć skutecznie tym naciskom się opierają. Naprawdę szapoba dla tych osób, które potrafią w chwili próby udźwignąć ten ciężar odpowiedzialności za państwo. I oby tak się stało, czekamy cały czas, bo zarzucona została Państwowa Komisja Wyborcza jakimiś, jak to mówią niektórzy dziennikarze, kwitami z Najwyższej Izby Kontroli, z makulaturą. Tak, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tak jakby to miało jakikolwiek związek ze sprawozdaniem, bo przecież sprawozdanie ma ocenić Państwowa Komisja Wyborcza, czy się zgadzają rachunki, czy każda złotówka z funduszu wyborczego ma potwierdzenie w fakturach i czy została na ten cel wydana, tak? Dobrze rozumiem? Dokładnie tak. Państwowa Komisja Wyborcza jest ograniczona w zakresie sprawowanej kontroli dokumentami, które otrzymuje w ramach sprawozdania, i jej kontrola ma charakter bardziej formalny, fiskalny, dotyczy rzetelności przygotowania sprawozdania i przygotowanych rozliczeń, nie opiera się na faktach medialnych, na jakichś skanach, na jakiejś makulaturze, która jest jej dostarczana w ilościach hurtowych. Ale politycy 13 grudnia tworzą te fakty medialne, wymawiając, że komisja powinna wszystko zbadać, każdy billboard, każdą imprezę, każdą decyzję o wydaniu pieniędzy z budżetu państwa na drogę, na szkołę, na szpital i tak dalej, i tak dalej. No to jest coś zupełnie niesamowitego. Bardzo dziękuję. Pan dr Michał Sopiński, bardzo rektor dziękuję. Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze. A my spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.